W tym filmie wyprowadzimy sobie tak zwane wzory Wieta. Wzory te dotyczą rozwiązań równania kwadratowego. Powiedzmy, że mamy w ogólnej postaci równanie kwadratowe, czyli w takiej a x kwadrat dodać b razy x dodać c równa się 0. x jest naszą niewiadomą, a a, b, c to są jakieś dowolne liczby, przy czym niezupełnie dowolne. Żeby to było naprawdę równanie kwadratowe, no to a musi być różne od 0 i tak sobie to je założymy. Wtedy, kiedy a jest równe 0, to mamy po prostu równanie liniowe, i ten przypadek nas tutaj akurat nie interesuje. Dobrze, no to jak mamy takie równanie, to zawsze mogę podzielić przez a, właśnie dlatego, że jest różne od zera i zapisać je w postaci x kwadrat dodać b przez a razy x dodać c przez a równa się 0. Teraz wiemy, że równanie kwadratowe może mieć nawet dwa rozwiązania. Może mieć jedno, może mieć wcale, ale może mieć maksymalnie dwa rozwiązania. I jeżeli jest taka sytuacja, że ono ma dwa rozwiązania, no to wtedy tę lewą stronę można zapisać w takiej postaci. W postaci x odjąć x1, tu wpiszę innym kolorem, x odjąć x2 równa się 0 x1, x2 to są te dwa rozwiązania, czyli to samo równanie, które tutaj mamy zapisane, jeżeli ma dwa rozwiązania, to daje się zapisać w takiej postaci iloczynowej. No i albo jeden z tych czynników, albo drugi się zeruje. Wtedy, kiedy x jest równe x1, no to dostajemy 0. Wtedy, kiedy x jest równe x2, dostajemy 0. No i teraz popatrzmy na te dwa równania i spróbujmy je do siebie porównać. Aby to zrobić, no to to równanie, które tutaj mam na zielono, po prostu wymnożę, czyli wymnożę te nawiasy. X razy x to będzie x kwadrat odjąć. I tutaj będę miał x razy x2, x1 razy x, czyli będzie odjąć i tutaj będzie suma x1 plus x2 razy x, no to wpiszemy tutaj x1 plus x2. Tak, bo tutaj zarówno x1 jest z minusem, jak i x2 jest z minusem. Czyli przy x będzie suma tych dwóch pierwiastków, i na końcu będzie dodać x1 razy x2 równa się 0. No to wpiszę tutaj. Czyli mamy x1 razy x2. To są te dwa rozwiązania, to jest ich iloczyn. No i teraz możemy porównać to, co tutaj mamy po lewej stronie. I współczynniki przy odpowiednich potęgach muszą być sobie równe. No to widzimy, że to, co tutaj podkreśliłem, musi być równe temu, bo to jest współczynnik przy x. Czyli widzimy, że suma pierwiastków x1 plus x2, tu jest jeszcze ten minus, to będzie minus ten iloraz b przez a. A jak porównamy wyraz wolny, ten ostatni tutaj, to widzimy, że iloczyn tych pierwiastków x1 razy x2 musi być równy C przez A. No i to są właśnie te wzory wieta, o których tutaj mówiłem, czyli one mówią nam, jak wyraża się suma rozwiązań, czyli suma pierwiastków tego równania kwadratowego oraz ich iloczyn przez ilorazy odpowiednich współczynników. Widzimy, że suma to jest minus B przez A, a iloczyn to jest C przez A. Gdzie a, b i c to są odpowiednie współczynniki tego trójmianu kwadratowego. Warto zwrócić uwagę na pewną fajną własność tych wzorów. Otóż są one bardzo proste. Jak ktoś zna wzory na rozwiązania równania kwadratowego, to wie, że te wzory są dużo bardziej skomplikowane, tam występuje pierwiastkowanie. A tutaj wzory na sumę i iloczyn to są po prostu stosunki tych współczynników. Więc jeżeli nie potrzebujemy znać, Wartości tych rozwiązań równania kwadratowego, a jedynie na przykład coś, co się da wyrazić przez sumę i iloczyn, no to ta metoda przez wzory wieta rozwiązania takiego problemu jest dużo łatwiejsza. No i Jest to temat wielu zadań, między innymi naturalnych, ale okazuje się również, że czasami dla jakichś bardzo prostych równań, no to te wzory pozwalają też odgadnąć, znaleźć pierwiastki równania kwadratowego. No to zróbmy sobie jakieś tutaj przykłady. Tutaj mamy te wzory wypisane, żeby mieć je przed oczami. No i pierwszy przykład jest taki, że mam równanie x kwadrat odjąć 4x plus 3 równa się 0. No to teraz wypiszmy, jaka jest suma pierwiastków. No to suma pierwiastków to będzie minus b przez a, minus 4 i jeszcze minus, czyli to będzie 4a jest 1, czyli to po prostu będzie 4, a iloczyn pierwiastków będzie równy c przez a, czyli 3 przez 1. No i teraz pytanie. Czy potrafię odgadnąć te pierwiastki, te rozwiązania? Szukam takich dwóch liczb, których suma będzie równa 4, a iloczyn będzie 3. To jakie to liczby? No, widać, że jeżeli wezmę liczby 1 i 3, no to się zgodzi. Suma będzie 4, iloczyn będzie 3. Czyli widzimy, że czasami można odgadnąć rozwiązanie takiego równania, korzystając właśnie ze wzorów Wieta. Weźmy jakiś następny przykład, czyli mamy takie równanie: 3x kwadrat odjąć 9x, odjąć 30 równa się 0. No to wypiszmy, ile będzie równa suma pierwiastków x1 plus x2. No to jest współczynnik przy x z minusem podzielony przez współczynnik przy x kwadrat, czyli będzie minus minus 9, czyli plus 9 przez 3, czyli to będzie 3. A Iloczyn x1 razy x2 no to jest współczynnik wolny podzielony przez 3, minus 30 przez 3 to jest minus 10. No i teraz spróbuj odgadnąć, jakie to są dwie liczby, których iloczyn jest równy minus 10, a suma jest równa 3. Co to mogą być za liczby? No, zauważmy, że jak zrobię coś takiego, że jak od 5 odejmę 2, no to dostanę 3. A jak 5 pomnożę przez minus 2, to dostanę minus 10. Zgadza się. Czyli widzimy, że rozwiązania są takie. x1 równe 5, x2 równe minus 2. Mam dwa rozwiązania tego równania. Zróbmy kolejny przykład. 2x kwadrat plus x odjąć 3 równa się 0. No to wypiszmy sobie tutaj, ile będzie równa suma. Suma no to będzie współczynnik wolny z minusem przez 2, czyli Minus 1 przez 2 to jest minus 1, 2, a iloczyn x1 razy x2 to jest minus 3 przez 2, czyli minus 3, 2. No i tu już się robi trochę trudniej, dlatego że mamy ułamki. No ale spróbujmy. Może jeszcze damy radę. Czyli szukamy takich dwóch liczb, których suma będzie minus 1, 2, a iloczyn będzie minus 3, 2. No to zauważmy, że jak wezmę takie liczby, może tu pod spodem napiszę, minus. 3 drugie razy 1, no to będzie minus 3 drugie iloczyn, a jak wezmę minus 3 drugie dodać 1, to będzie minus 1 druga. Czyli widzimy, że dla liczb minus 3 drugie i 1 się zgadza, czyli mogę wziąć na przykład x1 równe minus 3 drugie, x2 równe 1. No i to będzie rozwiązanie tego, tego równania. No ale to już nie było tak łatwo odgadnąć. No i okazuje się, że, że nie zawsze się po prostu da odgadnąć, dlatego że ktoś może nam złośliwie dać takie równanie jak tutaj, które się różni bardzo niewiele od tego poprzedniego. I okazuje się, że to równanie ma pierwiastki, dwa, które są niewymierne. Nie tylko nie są całkowite, nie tylko nie są po prostu ułamkami zwykłymi, ale są wręcz niewymierne. No i takich niewymiernych pierwiastków to. Nie znajdziemy tą metodą raczej, nie, nie odgadniemy tego tak łatwo, już tu przy tych ułamkach jest trochę trudno. I do tego służy nam, żeby znaleźć te pierwiastki, ogólna metoda rozwiązania równania kwadratowego, którą sobie wyprowadzimy w następnym filmie, korzystając z wzorów wieta.